Wróciliśmy. Wróciliśmy po tym, jak przerwa na mecze kadry właśnie się skończyła. Jest ona już za nami i teraz możemy już z powrotem wracać do tego, co najciekawsze w polskiej piłce. A na pewno najlepsze, jeżeli chodzi o poziom piłkarski, czyli Pekoman Polskiej Ekstraklasa. A za nami kolejka, no niecała kolejka numer 12. I te 7 spotkań, które na przestrzeni 3 dni zostały rozegrane, omówimy dzisiaj w składzie Wawrzyn, czyli ja prowadzący. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie po tej dwutygodniowej przerwie od nagrywania naszych podsumowań. Ze mną jest także dzisiaj mój współprowadzący tego podcastu, Zwyczajny Kibic. Witam Cię serdecznie, Zwyczajny, po tej długiej przerwie. Ja się również witam i fajnie wrócić po dość dłuższej przerwie jak na mnie. No tak, przerwa dla Ciebie się już skończyła, dla nas wszystkich też. No bo tak jak mówiłem, bardzo ciekawa kolejka za nami, dużo ciekawych spotkań, ogólnie było parę derbów, parę ciekawszych meczów pod większym napięciem, też dużo, no ogólnie też grały zespoły z czołówki, no bo tak jak co kolejkę były te mecze rozgrywane przez zespoły z top 4 i były to naprawdę ciekawe mecze, przynajmniej w większości, więc zaczniemy od jednego z nich, bo tak jak swój Szczecin będzie mieć Lech Poznań, tak do końca sezonu będzie wypominany Legii mecz ze Śląskiem Wrocław. Śląskiem Wrocław, który wygrał z Legią Warszawa przy pełnym stadionie Tarczyński Arena aż 4-0. No i co by nie mówić, bezsprzecznie hit kolejki, no bo w końcu lider przed tą kolejką, jakim był Śląsk, spotykał się z Legią, czyli zespołem o tak dużej renomie. Zespołem, który przed tym spotkaniem przegrał co prawda 3 mecze z rzędu, ale mimo wszystko dalej dużo ludzi żyło tym, co pokazywali w meczach z Aston Villą, co ogólnie pokazywali w ostatnim czasie, no bo ta gorsza forma obecnie też nie musi się przeciągnąć całkowicie na to, co Legia pokazuje na boisku, chociaż wyjątkowo w meczu ze Śląskiem można powiedzieć, że to Legia grała gorsze spotkanie. No oczywiście, pierwsza połowa taka dosyć wyrównana, chociaż bym powiedział, że z lekkim wskazaniem na Śląska. No nie było dużo ciekawych sytuacji, bo właściwie 2 ciekawe w całej pierwszej połowie miał Mark Gual, co też dużo mówi o tym, że nie dlatego, że Mark Gual właśnie oddawał te strzały, tylko dlatego, że były to 2 i też nie były to zbyt ciekawe, bo jak sytuacje, bo jak ludzie ten mecz oglądali, to pamiętają jeden strzał z pierwszej piłki prosto w Rafała Leszczyńskiego. Drugi strzał z końcówki pierwszej połowy zliczonego czasu, kiedy osępował co prawda poprzeczkę. No i to było w sumie na tyle z jego strony. Wydaje mi się, że Gual w następnym spotkaniu ze Zmińskim Mostar może usiąść na ławce kosztem Ernesta Muciego i powracającego Josue, ale myślę, że o tym porozmawiamy sobie innym razem. No i co by nie mówić, no jeżeli chodzi o tą pierwszą połowę, to takie bardziej badanie sił przeciwnika. Myślę, że też na początku było dużo nerwowości, to też można było na boisku zauważyć, dużo niedokładnych podań, dużo złych przyjęć piłki, prostych strat, takich błędów, które się na co dzień nie zdarzają. No, o ile piłkarze Legii taką atmosferę pewnie czują co tydzień, jeżeli chodzi o stadion, to jednak piłkarze Śląska, pierwszy komplet na stadionie od 2013 roku, na własnym stadionie, no to bardzo poważny mecz. No w końcu Śląsk robi wyniki, Śląsk walczy. No może nie o puchary, bo to dopiero początek sezonu, ale o to, by w tej ligowej czołówce się utrzymać. No i co ciekawe, no co prawda wiemy, jak te 2 zespoły wyglądają w tym sezonie, ale raczej nikt się nie spodziewał na koniec poprzedniego sezonu, że po 12 kolejkach przyjdziemy i pierwsze 2 miejsca w tabeli będą okupować Śląsk i Jagiellonia Białystok. No oczywiście to się może jeszcze zmienić we wtorek, Jagiellonia gra z Lechem zaległy mecz. No ale zobaczymy, jak to właśnie wtedy się wszystko rozwiąże. Obecnie Jagiellonia jest wiceliderem, dosyć sensacyjnym, tak jak Śląsk sensacyjnym liderem, chociaż drugą połowę rozegrali perfekcyjnie. No same 4 bramki strzelone w drugiej połowie mówią same za siebie. Erik Exposito 2 gole, Piotr Samiec-Stalar gol i 2 asysty, z czego jedna bardzo ładna przy pierwszej bramce Petra Szwarca, kiedy szedł do środka, zamarkował uderzenie i wypuścił Petra Szwarca wchodzącego z drugiej linii. Także już Szwarc na wślizgu wbijał tą piłkę do bramki, ale wbił. No i te 3 bramki na przestrzeni paru minut, od 69 bodaj do 73 minuty, czy to 70, no w sumie do 79, bo 4. bramka padła już trochę później. 2 bliźniacze bramki Exposito, 2 razy wychodził on z prawego skrzydła do środka. No, co by nie mówić, 11 bramek i 3 asysty po 12 meczach.
Exposito już goni Guala z poprzedniego sezonu i brakują mu tylko 4 bramki, a tak jak wiemy, Gual w tamtym sezonie rozegrał powyżej 30 spotkań. Nie będę teraz strzelał ile, bo mogły się zdać jakieś mniejsze lub większe pauzy, których nie pamiętam. Aż Exposito po 12 meczach ma już tylko 4 bramki straty. No. Bardzo mało, więc to też dużo mówi o tym, co Exposito obecnie w Śląsku pokazuje, jaką jest gwiazdą, jak się odbudował. To widzimy od początku sezonu, więc nie będę się tej babci powtarzał. Legia w drugiej połowie kompletnie rozbita w defensywie. Coś też w tym jest, że od momentu wejścia Rafała Augustyniaka w meczu z Rakowem, trochę ta obrona Legii, no może nie, że osłabła, ale spadła jej pewność siebie i to już było widać w tym spotkaniu. Tak samo Radovan Pankow kolejny raz. Kolejny mecz, kiedy ten zawodnik do przodu z piłką przy nodze gra dobrze, kiedy trzeba wyprowadzić akcję, gra całkiem nieźle, ale jeżeli trzeba grać w defensywie, no to jest bardzo średnio. No i ciężko miał bardzo w tym meczu z Matiasem Nauelem, który też prezentuje się dobrze i generalnie, no jeżeli chodzi o całe podsumowanie tego meczu z mojej strony, to powiem tak, że Legia zasłużenie przegrywa, zasłużenie bardzo wysoko. A Śląsk, no Śląsk robi swoje i jak cały czas miałem te wątpliwości i dalej te wątpliwości będę mimo wszystko miał. Tak jednak coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że to może być nawet ekipa, która powalczy. Patrząc na te obecne problemy Legii, Rakowa oczywiście, będzie jeszcze druga runda, to jest nawet dopiero początek sezonu. Ale Śląsk tymi punktami może sobie zrobić pewną zaliczkę do czasu, kiedy no właśnie Legia i Raków będą grały w pucharach. Tak samo Jagiellonia. Do Jagiellonii jeszcze przyjdziemy, ale pozostawię teraz trochę więcej tobie do powiedzenia. Jak oceniasz spotkanie twoim okiem? No, krótkie podsumowanie tego meczu. No, generalnie się tu zgodzę z tobą, że pierwsza połowa taka, powiedzmy, że w porównaniu do tego, jak to spotkanie było kreowane, no bo jednak to był mecz na szczycie tabeli, to stąd pierwsza połowa była dosyć nieciekawa, co pokazuje wynik, był bezbramkowy. Natomiast no, Śląsk w przerwie to chyba przyszedł jakąś metamorfozę, bo tak przyciśniętej Legii, no to już długo nie wiedziałem, no bo oczywiście zdarzały się takie momenty, ale jednak no, faktycznie cała druga połowa to Legia nie wiedziała, co się dzieje, już dostała pierwszą bramkę, no praktycznie bodajże pół minuty po rozpoczęciu drugiej połowy, Schwarz 1-0, tak naprawdę każda następna kontra, jaką Śląsk wykonywał, no to kończyła się golem. W końcówce jeszcze Wszołek strzelił bramkę honorową, ale ona nie została uznana z powodu spalonego. Właściwie to spotkanie to jest idealne podsumowanie pewnej statystyki, właśnie dwóch statystyk, jakie Legia, jakie tyczą się Legii w tym sezonie i w tym roku. Bo dziś widziałem statystykę, że Legia na wyjazdach w tym roku spisuje się tragicznie w tym sezonie. Tak naprawdę tylko wygrana z Pogonią po szalonym meczu 4-3. A resztę to są praktycznie same remis lub porażki. No oraz, jak wiadomo, w zespole legionistów nie wystąpił Josue, który jest motorem napędowym zespołu ze stolicy. No i bez niego też Legia spisowała się bardzo słabo. No i można powiedzieć, że matematyka wygrała i statystyka, bo mecz na wyjeździe, mecz bez Josue i Legia w fatalnym stylu kończy no, po prostu to spotkanie, no nie powiedzmy sobie szczerze, laniem, bo nie da się inaczej tego nazwać. Oczywiście, że Śląsk jest w dobrej dyspozycji, ale taki wynik nie przystoi, bo nie pamiętam szczerze, który ostatni meczu Legia dostała aż 4 bramki i przegrała mecz 0-4 w lidze. Nawet w tym sezonie, który runda jesienna była tragiczna, więc taka się, czyli 21-22, jakoś mi się nie kojarzy, żeby aż tak wysokie wyniki padały, być może już mnie pamięć zawodzić. Tak czy siak, Legia ma ewidentny dołek, gdzie po właściwie tym początku sezonu, który był bardzo dobry, bo prowadzili lidze przez dłuższy czas, no i dostali się do pucharów i wygrali z Aston Villa. No teraz ewidentnie jest dołek, 3 porażki w lidze, porażka z Azel Alkmaar, też dość słaby stylu. No i ma trener Runiaj świeżą zagłostkę. No a obrona Legii to jest jakiś żart, Pankow, Augustyniak, no
No, to bardziej wyglądało jak obrona, jaką mogą się szczycić Ruch Chorzów czy LKS. Tak, wiemy, nie jest to komplement, bo to są zespoły, które zajmują odpowiednio przedostatnie i ostatnie miejsce w tabeli. No, Legia musi się dźwignąć, tym bardziej, że niedługo nadchodzą mecze z Zrińskim Mostarem, które będą kluczowe, jeśli chodzi o wyjście z grupy Ligi Konferencji. A bośniacy pokazali, że potrafią kilka bramek władować silniejszym zespołom, także Legia musi się mieć na baczności. No a Śląsk dalej kontynuuje tą piękną serię i zobaczymy, jak długo ją podtrzyma. I jeśli wygląda na to, że na następnym meczu na Stadionie we Wrocławiu można również spodziewać się kompletu, bo to, co Śląsk przeszedł latem od drużyny, która walczyła tylko o utrzymanie ostatnich kolejek, wydawało się, że nic jej nie uchroni przed spadkiem do lidera Ekstraklasy, no to jest nawet jak na standardy naszej ligi coś nie było. Trochę cię pamięć chyba zawiodła, ponieważ pamiętam taki mecz zeszłego sezonu, kiedy Legia wybrała się do Częstochowy na stadion Rakowa i tam to spotkanie też 4-0, Legia przegrała. To była ta Legia przejściowa po tym sezonie bardzo słabym 21-22, gdzie jeszcze w lutym, w marcu jeszcze nawet Legia walczyła o utrzymanie z Bukbetem, Termaliką Nieciecza i z Górnikiem Łęczna. Co w tym momencie jest nie do wyobrażenia, przynajmniej dla mnie, że takie rzeczy w ogóle się działy. Ale myślę, że przejdziemy do kolejnego tematu, ponieważ Gil Dias, skrzydłowy, chociaż w Legii lewy wahadłowy, który miał przyjść i przyszedł jako taki, jako alternatywa dla Patryka Kuna, jako rywalizacja do gry na lewym wahadle. I jak na razie myślę, że Gil Dias, kiedy wchodzi na boisko, tak jak właśnie w meczu ze Śląskiem, to nie daje od siebie nic specjalnego. Pamiętam jego wejście z AZ w meczu z AZ, kiedy pojawił się na lewym wahadle i kompletnie nic nie wniósł do gry Legii. Wszystkie ośrodkowania, wszystkie przyjęcia piłki, nawet proste, większość podań były niedokładne, były niechlujne bardzo. I ciężko mi sobie wyobrazić, że taki zawodnik, no wiadomo, CV ma całkiem niezłe, ale czy CV w tej chwili gra? Nie powiedziałbym. Wszystko zależy od tego, w jakiej dyspozycji jest Gil Dias. I oczywiście go nie skreślam, bo to może być zawodnik, który zaraz wejdzie do składu Legii i będzie gwiazdą. Zresztą Yuri Ribeiro teraz jest tym najlepszym środkowym obrońcą w Legii, a przychodził jako lewy wahadłowy. Jak wiadomo, nie spisał się on zbyt dobrze w tej roli, a oczekiwano po nim bardzo, bardzo dużo właśnie na tej pozycji. Jako byłem zawodnik Nottingham Forest, który w Championship zagrał dużo, dużo spotkań, bardzo dużo spotkań. Właśnie, nawet jako pierwszy zawodnik, w pierwszym wyjściu Nottinghamu, drużyny właśnie z Nottingham. No nie oczekuję, że Gil Dias przejdzie na jednego z trzech środkowych obrońców i będzie gwiazdą, ale trzeba dać też chłopakowi czas. Chociaż ja na razie bym powiedział, że te jego wszystkie wejścia są dosyć przeciętne. No tak, nie dziwi mnie negatywna opinia wśród kibiców Legii. Bo to zawodnik, który naprawdę dużo swojemu zespołowi po wejściach nie daje. Jak oceniasz jego wejście w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław? Przechodząc do tego, co pytałeś teraz, czyli o Gila Diasa, no to no, miał być niezłą alternatywą, czy nawet w przyszłości pewnie miał wygryźć Patryka Kuna, mimo tego, że jest tylko wypożyczony, no to ja rozumiem, że on nie wchodził na żadne spotkanie, nie wyszedł w pierwszym składzie, co każdym razem wchodził z ławki, no ale w spotkaniu ze Śląskiem dostał najwięcej minut do tych, że sam pobycia Legii, bo aż 36. I jak się przejrzy komentarze, czy to na Twitterze, czy na innych portalach, no to GDS jest przez kibiców Legii mieszany z botem. No może nie do końca słusznie, no bo przecież to nie on jest winowajcą tego, że Legia ma teraz no, złą serię tych czterech porażek z rzędu. Ale patrząc na to, że to nie jest żaden junior, jest to zawodnik, który no, grał w poważnych ligach i w zespołach lepszych niż Legia. Aktualnie no to jest takim małym rozczarowaniem. Nie ma co go skreślać, bo tak jak mówiłem, na razie nieco ponad 100 minut i nie wystąpił w żadnym meczu po stałym składzie. No ale jeśli to ma być rywal dla Patryka Kuna, to mimo tego, że to nie jest jakiś fenomenalny zawodnik, co chyba każdy wie, to jednak ostatnio prezentował się trochę lepiej i no, nie pomaga sobie Portugalczyk takimi występami, żeby go wygryźć, ani już nie będzie grał za samo Stevie, bo tak jak powiedziałeś, Stevie nie gra. I o ile jeśli jeszcze taki burz, no to można dyskutować, jak to na razie wygląda,
No i przede wszystkim to jest też zawodnik trochę z większym potencjałem, no to od Diasa jednak wymaga się trochę więcej, bo to już ma być zawodnik na teraz. A to, że pod koniec okienka raczej go nie usprawiedliwia. No na razie bardzo słaby transfer, ale tak jak mówiłem, ma jeszcze grał dosyć mało, więc nie będę go oceniał tak już definitywnie, choć na razie nie ma co się oczekiwać, że wygląda po prostu bardzo źle. Mimo tego, że tylko chodzi z ławki, no to nic nie pokazywał. No, czyli temat meczu Śląska z Legią możemy oddzielić już klamrą, ponieważ przechodzimy do meczu, który w momencie, kiedy my to nagrywamy, skończył się przed chwilą, dosłownie mecz Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa. I taki mecz, którym powiedział, że jeżeli chodzi o wynik, to może dziwić, ale jeżeli chodzi o to, jak oba zespoły grały, no to można było przewidywać, że Raków w końcu się weźmie za siebie i jakąś bramkę w drugiej połowie strzeli, nawet nie jakąś, bo jedną bramkę strzelili. Ante Cvrnaci bardzo ładnie, znaczy ładnie, no dużo przypadku tam było, ale zgrabnie pozbył się jakby trzech obrońców Górnika Zabrze i wpakował piłkę do bramki po tym, jak znalazł się sam na sam z Danielem Bielicą. No ale do rzeczy, dobry początek meczu ze strony Rakowa i to tak właśnie paradoksalnie teraz brzmi, bo to Górnik pierwszą połowę kończył z dwoma bramkami. Bardzo dobry plan na mecz drużyny Jana Urbana. Cały czas Daniel Bielica, no właśnie cały czas. W większości akcji rozpoczynały się od Daniela Bielicy, który wykopywał piłkę daleko. Na Jokotę piłka tak wysoka, tak daleko lecąca, że zazwyczaj obrońcy Rakowa, którzy w tym meczu, jak zdążyli nas już przyzwyczaić ostatnimi czasy, nie byli w najlepszej formie i w najlepszej dyspozycji. Ta piłka przechodziła po prostu nad nimi i często były to błędy w obliczeniach, do wyskoczenia do piłki, po prostu piłka przelatywała nad nimi, tak jak powiedziałem. I z tego też wzięły się bramki, bo Jokota już przed pierwszą bramką miał dwa zejścia do środka z prawego skrzydła, gdzie te strzały mógł oddać albo oddawał, były zablokowane. Aż nagle jeden strzał po jego zejściu był zablokowany, drugi już idealnie zmieszczony, bo tego miejsca było bardzo mało tam. Wszyscy trzej obrońcy środkowi plus dwóch środkowych pomocników, jeszcze Trian Tudor tam był na sekuracji bramkarza, no tam naprawdę było bardzo mało miejsca, żeby tą piłkę zmieścić, przede wszystkim w bramce, a jednak Jokota to zrobił. Później też świetna akcja zespołowa, bodajże Ebik Janża podawał do Jokoty, który ustawił się idealnie na 16 metrze i tylko dołożył nogę, no wystarczyło wykończyć tą akcję. No, Górnik mimo tego, właściwie dzięki tym dwóm bramkom Górnik kompletnie zdetronizował atuty Rakowa, przynajmniej w pierwszej połowie, ponieważ nie wyglądało to w ogóle ani trochę dobrze, jeżeli chodzi właśnie o Częstochowian. Były jakieś mniejsze lub większe sytuacje, ale ostatecznie nic z tego nie wychodziło, jeżeli chodzi o Raków. A w drugiej połowie, w momencie kiedy wraz z rozpoczęciem jej Dawid Szarga dokonał dwóch zmian, bardzo ważnych zmian, ponieważ Dawid Drachal i Zoran Arsenicz, który wraca po kontuzji, później też na boisko pojawił się Jean Carlos, też wracający po drugiej kontuzji, więc te pole manewru będzie troszeczkę szersze w końcu dla trenera Szwargi, mimo kolejnych urazów i kartek, jak na przykład Nana Kowacewicza, która wyeliminuje go z gry w następnym spotkaniu. No to jednak bym powiedział, że te zmiany wniosły dużo do gry Rakowa, chociaż Arsenicz teoretycznie był pewniejszy niż cała trójka z bloku defensywnego Rakowa, ze wszystkich trzech stoperów, którzy notabene rozpoczęli mecz, a go wszyscy trzej nie zakończyli. Nie dlatego, że któryś z nich był kontuzjowany, tylko po prostu z tego, jak słabo wyglądali w tym spotkaniu. Co też pokazuje, że bardzo, bardzo, bardzo brakuje Rakowowi stopera w postaci Stratosa Sfarnasa, bądź nawet Tomasza Petraszka, chociaż tutaj wiemy, że Petraszek już schodził mocno z formy, był często też kontuzjowany, jak jeszcze grał w ostatnim sezonie w Rakowie, więc nawet mimo wszystko mógłby się tutaj w tej szerokiej kadrze przydać. Wiemy, że to był zawodnik, który też Rakowowi dawał dużo, kiedy grał, no ale wracając do rzeczy, no, Raków zdołał strzelić jeszcze jedną bramkę w końcówce. Dużo ona nie dała. Bardzo fajnie wyglądał Górnik. Szymon Czyż, wypożyczony z Rakowa, w tym meczu mógł zagrać. Zagrał bardzo fajnie. Tak jak samo Kamil Lukoszek, tak samo Daisuke Yokota oczywiście. Naprawdę bardzo dobry mecz Górnika, mimo tego, że w drugiej połowie już bardziej się bronili niż atakowali. Tak jednak ten plan na mecz ze strony Jana Urbana mocno
dobrze przemyślany i zastosowany w grze, bo to też nie zawsze wychodzi, jeżeli chodzi o planowanie spotkania przed tym, co się wydarzy na boisku. To tak jednak, no to wszystkie schematy były wypracowane idealnie, wszystkie długie piłki były też bardzo dużo razy ćwiczone. Bardzo dobry mecz Jokoty, który trzy spośród trzech swoich bramek w tym sezonie strzelił przeciwko zespołom z top 4, tak zeszłego sezonu, tak można w sumie powiedzieć, bo jedna z Lechem, dwie z Rakowem, no wiadomo, to dopiero trzy bramki. Ale widać, że to jest też zawodnik, który w tych wielkich meczach, tak w cudzysłowie, może się odnaleźć jako zawodnik, który Górnikowi pomoże, kiedy trzeba bardziej grać z kontry niż w ataku pozycyjnym. No i też Górnik pokazał, że bez Lukasa Podolskiego grać potrafi. A co ty o tym meczu jesteś w stanie nam powiedzieć? To przyznam, że wydawało mi się przed tym spotkaniem, że Raków przy potknięciu się Legii zrobił wszystko, żeby na tym skorzystać i skoczyć na podium po tej kolejce z powrotem wyprzedzając Lecha. I no, początek na to wskazywał, że może tak właśnie być, bo pierwsze to były pomyśli, szły raczej pomyśli trenera Szwargi, no ale Górnik niespodziewanie strzelił bramkę, no tak jak mówię, ze sprawą Jokoty. Niedługo później Japończyk ustrzelił dublet, no i Raków pewnie był w szoku, no bo statystyka przytaczana przez komentatorów przynajmniej parę razy, że Górnik nie zdobył jeszcze w żadnym spotkaniu tego sezonu dwóch bramek w jednym meczu. No i przełamał tą niechlubną statystykę właśnie na Rakowie. No, mało kto się tego spodziewał. No i można powiedzieć, że Raków był w pewnym szoku, co było widać po ich grze. A Górnik, mając bardzo korzystny wynik, cofnął się do defensywy. No i Raków nie radził sobie ze skruszeniem muru w Zabrzu. Do przerwy się ten wynik utrzymał. Właściwie gdyby nie to, że w pewnym momencie w jednej z akcji Rakowa dwa razy piłka odbiła się od obrońców Górnika, no i sam na sam wyszedł 14, po prostu do pełni formalności i strzelił swoją pierwszą bramkę w Rakowie, no to tak naprawdę ten mecz mógłby już tak wyglądać do końca. Ta bramka mogła trochę dać nadzieję kibicom Rakowa, że jeszcze uda się wycisnąć chociaż ten remis, ale tak się nie stało. No i kolejna rzecz to jest po raz kolejny słaba dyspozycja obrońców Rakowa. No, Adnan Kowaczewicz, no to już nie jest zaskoczenie, że on się prezentuje źle, bo tak naprawdę w większości spotkań tego sezonu zawodzi. Rundić też nie prezentował się dobrze, został zmieniony już w przerwie. Może cieszyć powrót Arsenicia, ale on sam też tego wszystkiego nie obskoczy, a jak już wiemy, Sławnasa jeszcze dość długo nie zobaczymy, zwłaszcza w tych kluczowych meczach w Lidze Europy. No i to może trochę martwić, bo nie dosyć, że właśnie ta obrona nie funkcjonuje, no to ten atak też jest, powiedzmy sobie, mało skuteczny i nie kreuje sobie za dużo sytuacji, co może martwić, bo o ile w Lidze da się jeszcze wszystko nadrobić, no to wiemy, jaką sytuację ma też Raków w pucharach, a one też są ważne oczywiście z kwestii rankingowych i finansowych. W jakiej sytuacji jest Raków? Dwie porażki w słabiutkim stylu i zero strzelonych bramek. No to na pewno nie napawa optymizmem. No i zespół Rakowa musi się dźwignąć, bo ważne mecze przed nimi, a Górnik w końcu może się cieszyć z tego, że na chwilę ucieka w tej strefie spadkowej, bo już mu niebezpiecznie blisko, tylko punkt przewagi nad Puszczą Niepołomice, tak trochę oddechu w Zabrzu. A co do Rakowa, no to po prostu muszą się poprawić, bo tak z taką grą to będzie powtórka z meczu ze Szturmem i z Atalantą w europejskich pucharach. A w składzie Rakowa na to spotkanie pojawił się dobrze znany kibicom Ekstraklasy Kamil Pestka, który przez ostatni rok leczył i rehabilitował się po kontuzji więzadeł krzyżowych i właśnie w dzisiejszym spotkaniu Górnika z Rakowem, wczorajszym, jak to pewnie słuchacie, meczu, zadebiutował w barwach Rakowa i zagrał pierwszy raz od szóstej kolejki zeszłego sezonu, kiedy Krakowia podejmowała Śląsk Wrocław. Także moje pytanie brzmi tak. Jak oceniasz Kamila Peskę
w tym spotkaniu. Co prawda zszedł on w przerwie, więc pewnie zbyt dobra opinia to nie będzie. No i przede wszystkim w tej chwili, kiedy on już jest zdrowy, to uważasz, że to będzie zawodnik, który temu Rakowowi bardzo mocno się przyda, bo wiemy, że no obecnie Jan Plavšić jest niedostępny, a Jean Carlos dopiero co wraca po kontuzji. Ale czy Kamil Peska będzie w tej chwili zawodnikiem, który będzie kluczowy dla rotacji pomiędzy pucharami a ligą? Pewnie tak będzie, no ale tego debiutu na pewno nie będzie mógł zaliczyć do udanych, no bo zmiana już w przerwie, no to chyba jest podsumowanie tego, no że to nie był dobry występ w wyglądzie Pestki, no ale pamiętajmy, że on bardzo długo nie grał, no bo ponad rok, a niestety jest to zawodnik podatny na kontuzję, bo to już bodajże druga czy trzecia taka w ciągu ostatnich paru lat i trochę mu to przeszkadza w zrobieniu większej kariery, czy chociażby wyjeździe za granicę. O ile Jean Carlos spisywał się no różnie w tym sezonie, miał lepsze i gorsze momenty. Pamiętamy, jak słabo wyglądał chociażby z Florentalin, ale później to trochę się poprawiło. No to w obliczu braku Plavšića wydawało się, że Pestka będzie takim naturalnym kandydatem do skoczenia na lewe wahadło. I tak jak mówiłem, prawdopodobnie tak będzie. No ale na pewno tego debiutu nie można ocenić do udanych, no ale w ogóle gry Rakowa nie można nazwać dobrą i udaną, także nie rozstrzygałbym losów Pestki na podstawie tego spotkania, no ale nie wygląda on dobrze, ale nie wygląda dobrze cały zespół, także wypadł po prostu przeciętnie na tle Rakowa, ale jednak no, za coś ta wędka w połowie mu się dostała i nie jest to przypadek. My zmieniamy w tej chwili mecz, który będziemy sobie właśnie omawiać i tym meczem będzie spotkanie z soboty z godziny 15, jak to tak zostało nazwane przez oba kluby małopolskie, Święto Futbolu. Puszcza Niepołomice podejmowała na stadionie Krakowi, na stadionie przy ulicy Kałuży Krakow właśnie. I szczerze mówiąc, gdyby mecz skończył się w minucie 80, to można by było mówić, że no spory zawód, dużo się nie działo. Krakowia mocno zawiodła, nie grała nic. Puszcza, no jak to Puszcza grała swoim stylem i już się wydawało, że Puszcza wita się z gąską w ogródku, jakim jest zwycięstwo, no bo zanim jeszcze powiemy sobie o końcówce, to bardzo dobrze Puszcza wyglądała przez całą resztę spotkania. Bardzo dobra bramka, może jak to można to tak ująć, dobra, no bo każda bramka jest dobra, ale ta mi się wydaje, że no bardzo fajna, bo co prawda błąd w wyprowadzeniu piłki, właściwie błąd w przyjęciu Michała Koczego, puścił sobie piłkę za daleko, przyjął ją Łukasz Sołowiej, jak to na cudzysłowie gwiazdę Puszczy przystało, wyprowadził piłkę z własnej połowy, właściwie z własnej obrony. Pod bramkę właściwie już Krakowi, gdzie podał tylko Arturowi Siemaszko, który z drobną pomocą Kamila Glika i Wybrzeża Gicy umieścił piłkę w bramce i było 1-0. Czy było to lekkie zdziwienie? Tak, no bo Krakowia może nie miała żadnych konkretnych sytuacji w pierwszej połowie, jednak dominowała grę, dużo czasu spędziła przy piłce, zresztą na tym opiera się gra Puszczy, no bo też było parę sytuacji, były też dwie, trzy sytuacje, gdzie napastnik Krakowi Kalman bądź Makuch mogli się lepiej zachować. Na pewno była jedna taka sytuacja w pierwszej połowie, gdzie Makuch dostał piłkę na bodajże 11 metrze i mocno chybił, więc to mogło się coś potoczyć w drugą stronę, ale generalnie mi się wydaje, że i tak Puszcza zasłużenie prowadziła w tej pierwszej połowie po tej akcji. No też mocno elektryczny był Andreas Skovgaard, zawodnik, który gra w pierwszym składzie Krakowi po raz drugi. I po raz drugi, bo po raz pierwszy grał w meczu z Pogonią Szczecin i przegranym 5-1 notabene, więc tam na pewno tego meczu nie może do udanych zaliczyć. Tego raczej też by nie mógł, gdyby nie końcówka, o której zaraz wspomnę. Bo w pierwszej połowie był on bardzo elektryczny z piłką przy nodze, był też często objeżdżany przez piłkarzy Puszczy. Dużo razy szedł na raz i jak tylko poszedł do gry wyżej, to wiadomo było, że kiedy dostanie piłkę, to zaraz nastąpi strata i Puszcza poleci w drugą stronę ze swoją akcją po prostu. Więc Skovgaard do pierwszej połowy do udanych na pewno nie zaliczy,
ale końcówkę meczu już tak, najpierw strzelił bramkę, która nie została uznana z powodu spalonego, ale później włączył się do akcji, dał dobre ośrodkowanie, które skończył Karol Knap i było 1-1. Karol Knap, który wszedł na boisko wraz z Kacprem Śmiglewskim i rozkręcili tą Krakowie i w ogóle cały mecz. Bardzo dobre wejście obu panów. Jeden z nich skończył z bramką, drugi też powinien skończyć z bramką, ale delikatny spalony przy sytuacji, której Śmiglewski dał prowadzenie Krakowie po raz pierwszy w tym spotkaniu i po raz ostatni w sumie, bo więcej razy Krakowia już tego prowadzenia nie objęła, skończyło się 1-1. A bramka, tak jak mówiłem, z powodu spalonego uznana nie była, ale bardzo fajnie spisali się obaj panowie po tym, jak weszli z ławki i dali dobry impuls do Krakowi na boisku. Śmiglewski, jak na początku sezonu wątpiłem, czy to jest zawodnik, który już jest gotowy na to, żeby wejść do drużyny seniorskiej, wchodzi i może nie, że już zasługuje na pierwszy skład tak kompletnie pełną gębą, jednak mocno pracuje na to, żeby wyjść żeby być zawodnikiem pierwszego wyjścia. Z Górnikiem Łęczna w Pucharze Polski zagrał od pierwszej minuty i tam nie spisał się też najgorzej. Ostatnie mecze ogólnie dla Śmiglewskiego są całkiem niezłe, więc kto wie. Może przy gorszej formie Kalmana bądź Makucha wejdzie do pierwszego składu i będzie tą ligą zamiatał. Może tak nie aż tak, ale jest to na pewno potencjał na całkiem ciekawego napastnika dla Krakowi. A Puszcza no może żałować, że tego meczu nie wygrywa. Chociaż w końcówce naprawdę już ta obrona była bardzo rozpaczliwa i z ich strony i naprawdę mimo tego, że w drugiej połowie Krakowia po tym jak Puszcza już prowadziła, nie cisnęła tak samo jak w pierwszej połowie, to już w końcówce te zmiany dały Krakowi nowe oblicze i udało im się wywieźć punkty ze swojego stadionu, więc nie był to też najgorszy mecz do oglądania. A co ty zwyczajnie jesteś w stanie nam powiedzieć o tym spotkaniu własnym okiem? No, Puszcza może być bardzo niezadowolona, no bo to jednobramkowe prowadzenie wywalczone ze sprawą się Maszki w pierwszej połowie trzymało się bardzo długo. Ale w tej bramce też trzeba sobie powiedzieć, że no, obrona Krakowi mocno pomogła, bo gdyby ten strzał nie został zblokowany, to prawdopodobnie Madejski poradziłby sobie z tym strzałem bez większego problemu. Mówiłeś o nieuznanych bramkach Krakowi, no ale przede wszystkim też Puszcza miała jedną nieuznaną na byłby to gol na 2-0, ale był tam spalony. Puszcza miała pewne sytuacje na podwyższenie, ale nie było jakoś bardzo dużo i z nich nie skorzystała. Krakowia no pewnie w szatni były dość smutne nastroje, czy nawet wściekłość, no bo jak strzela się 3 bramki pod koniec spotkania przy stanie 0-1, a tylko jeden gol zostaje uznany, no to ciężko odczuwać coś innego. No ale raczej te bramki zostały nieuznane słusznie. Warto odnotować, no mimo tego, że jedna właśnie z tych bramek była autorstwa Śmiglewskiego, niestety dla tego zawodnika była ona nieuznana. Śmiglewski, który właściwie ciągnął kadrę do 19 za uszy, chociażby w spotkaniu z Kazachstanem, gdzie ustrzelił dublet, no mógł mieć swoją premierową bramkę w Ekstraklasie, ale niestety będzie jeszcze mu dane trochę poczekać, ale mam wrażenie, że to niedługo się stanie, tym bardziej, że napastnicy Krakowi nie prezentują się jakoś dobrze, bo chociażby Maków zagrał bardzo słabe spotkanie. I bardziej zadowolona z tego remisu mimo wszystko musi być Puszcza, która długo prowadziła, ale gdyby te bramki były uznane, no to nie mogłaby mieć jakichś większych pretensji, bo to nie były duże spalone nawet przy tych bramkach. Jakoś piłkarze Puszczy, zwłaszcza przy tej Śmiglewskiego, nawet nie protestowali. I gdyby nie VAR, to nikt by się nie dowiedział, że była ona strzelona w sposób nieprawidłowy. A Krakowia no, w średnich nastrojach przed na kolejne mecze, w którym będą podejmowali Lecha, który jest no, ewidentnie na fali, o czym będziemy sobie mówić, więc też ciężkie zadanie przed nimi. No a Puszcza musi szukać zwycięstwa w kolejnych spotkaniu, no bo przydałoby się tą strefę spadkową opuścić, tym bardziej, że zespoły poza Górnikiem, które znajdowały się nad Puszczą, jakoś nie punktują jakoś nadzwyczajnie. I tak mogę podsumować to spotkanie.
Jeżeli chodzi o indywidualności w Krakowi, też chciałem zahaczyć jeden temat indywidualny jednego z poszczególnych wybranego przeze mnie zawodnika, jakim jest Mateusz Bochnak, który typowym wahadłowym nie jest, ale w momencie, kiedy Krakowia gra trójką z tyłu, nie ma miejsca dla skrzydłowego, bo Krakowia gra na dwie dziewiątki, o czym dobrze wiemy, Kalman razem z Makuchem, a także Rakoczy za nimi jako taka dziesiątka, już bardziej typowa niż wtedy, kiedy drugą dziesiątką był Myszor i to jakoś się rotowało. W zeszłym sezonie Rakoczy grał bardziej z boku, bo był bardziej takim wolnym elektronem. Teraz jest już trochę tego mniej, ale do rzeczy, bo Bochnak bardziej zawodnik znany z tego, że jest typowym skrzydłowym, że w Chrobrym Głogów jeszcze w zeszłym sezonie, w rundzie jesiennej, szedł bramkę za bramką, co zaowocowało transferem do Krakowi i nagle... Teraz jest takim zawodnikiem, który jest bardziej zawodnikiem drugiego szeregu w Krakowi. I właśnie w momencie, kiedy Paweł Jaroszyński doznał kontuzji, on wszedł do lewe wahadło i prezentował się, no nie mogę powiedzieć, że źle, bo coś tam w tej pierwszej połowie pokazywał, dawał zrywy dobre, które kończyły się akcjami, no może nie klarownymi, ale też Bochnak naprawdę dużo włożył mimo w ten mecz, mimo tego, że lewa strona Krakowi jakoś najlepiej nie wyglądała przez to, jak prezentował się w pierwszej połowie Skovgaard, ale Bochnak, no zagrał, mi się wydaje, że całkiem dobre spotkanie, tak łamane na przeciętne, bo nie było to też jakieś mega, mega dobre, ale jak na to, że grał nie na swojej pozycji, na lewej stronie, nie na prawej, to na wahadle, nie na skrzydle, to można powiedzieć, że poradził sobie całkiem, całkiem nieźle. Jak zwyczajnie oceniasz występ w wykonaniu Mateusza Bochnaka i czy twoim zdaniem to jest zawodnik, który powinien grać na lewym wahadle, czy to jednak jest nie jest pozycja dla niego, bo wiemy, że niektórzy zawodnicy może i wolą łamać do środka, ale jeżeli chodzi o taką pozycję jak wahadłowy, który to nie jest typowy skrzydłowy, który jest jakby odizolowany od zadań defensywnych, to nie musi być dla niego też pozycja, na której czuje się dosyć komfortowo, chociaż lepiej grać niż siedzieć na ławce. Ale do rzeczy, jak oceniasz mecz w wykonaniu Bochnaka oraz no co sądzisz o tym, że jest on lewym wahadłem, a nie prawym na przykład? No, przede wszystkim zacznę od tego, że tak jak mówiłeś, Jaroszyński jest kontuzjowany, za dużo opcji w Krakowi na tę pozycję nie ma i niejako Bochnak jest tam rzucony z przymusu. Więc przy ocenianiu, jak on się prezentuje, no, trzeba mieć to na uwadze, że właściwie w optymalnej sytuacji, no to on w ogóle nie powinien tam grać. I o ile prezentuje się na niej przeciętnie, no to uwzględniając właśnie to, że został rzucony na pozycję, której nie zna, na pozycję, na której nie może grać swoją, chociażby dośrodkowywać swoją lepszą nogą, no to wypada może nie najgorzej. Chociaż generalnie jestem, raczej wolałbym, żeby to Jaroszyński tam występował, jak już będzie zdrowy. No ale uwzględniając to, że ani wcześniej tam nie grał i że nie ma po prostu żadnych alternatyw, no to Bochnak tam grać musi i nie wypada może jakoś źle, choć nie wypada też szczególnie dobrze. No tak, a my tymczasem już nasze miejsce, które będzie odpowiadać za miejsce dla nas kluczowe, za mecz, który omówimy sobie w tej chwili, właśnie będzie mecz Lecha Poznań z ŁKS-em Łódź. Mecz pierwszy raz rozegrany między tymi drużynami od roku 2019, kiedy Lech wygrał tamto spotkanie bodajże 3-0. Bodajże po dwóch bramkach João Amarala, ale nie jestem tego do końca pewien, mniejsza o to. Zgodnie z przewidywaniami ten mecz odbył się bez większych emocji, jeżeli chodzi o boisko, no bo i ŁKS grał tak jak ŁKS, no bo za meczem z Rakowem to był zespół, który bardziej obijał się na boisku niż grał i tak myślę, że zostało w tym spotkaniu. Nawet w momencie, kiedy ŁKS miał lepszy moment, kiedy Lecha przycisnął, to Lech po prostu już grał bardziej na stojąco, mi się wydaje. Ogólnie oprócz początku spotkania nie chcę też nikogo urazić, bo to też nie było jedno z gorszych spotkań Lecha, jak na przykład meczu z Pogonią. Ale naprawdę trochę mnie zabolało, że widzę takiego Lecha w meczu z ŁKS-em u siebie, że to nie przyjeżdża Legia, to nie przyjeżdża Raków, gdzie z Rakowem był wiele lepszy wynik i wiele lepsza gra.
Tu przyjeżdża z całym szacunkiem ŁKS Łódź z nowym trenerem, który miał tylko 6 dni treningowych ze swoim nowym zespołem. No i Lech prowadzi 2 do 0 i później już jest mocne rozluźnienie. Co prawda, oczywiście nie, Lech nie musiał zaatakować, oprowadził, ale wydaje mi się, że jest, jak jest okazja do nadrobienia tych 5 straconych bramek z Pogonią, to trzeba to wykorzystywać. I ŁKS, mimo tego, że już widzieliśmy w pierwszej połowie, jak słabo wygląda ich obrona, brak asekuracji tego, co pola przed szesnastką, gdzie Mikael Isak był dosłownie sam. Wszyscy piłkarze, łącznie bodaj nawet z 1/6, weszli w 1 linię, jakby grali piątką z tyłu w pole karne. No i Mikael Isak, który stoi przed polem karnym, zależy tam, gdzie jest wolne miejsce. Pamiętamy jego bramkę z meczu z Karabachem w domu. Właściwie domowy, gdzie świetnie sobie wykreował przestrzeń, jaka pozwoliła mu strzelić tą bramkę na 1-0 wówczas, która dała zwycięstwo. Tak samo tutaj wiedział, że wszyscy biegają w pole karne, wszyscy obrońcy, no to został przed polem karnym i świetnie wyszło mu to wykończenie. Powoli wraca Isak do formy, druga bramka też z błędem ŁKS-u, dużo przestrzeni zostawionej na wprost bramki, gdzie Isak tylko dołożył sobie nogę i bramka padła. No, nie mam ochoty tutaj Lecha oczywiście obrażać i mu umniejszać komukolwiek z zawodników, ale no, ten mecz mógł wyglądać, myślę, dużo lepiej. W drugiej połowie już, tak jak mówiłem, Lech trochę się rozluźnił. Bramka Juricia, która nie powinna, myślę, paść, bo to była dosyć przypadkowa bramka. No i świetne podanie. Bodajże mi się wydaje, że na 100% asysta kolejki, a być może i asysta Rondynika Fekweskiwi, który po wejściu lekko się, myślę, obijał, no może nie, że się obijał, ale naprawdę nie wyglądał tak dobrze. Wiadomo, że wraca po kontuzji dosyć poważnej, nawet dosyć dwóch poważnych kontuzjach, bo najpierw złamana ręka, później coś, nie pamiętam dokładnie co, ale coś też miał z nogą. No wchodzi i nie prezentuje się tak dobrze jak Radosław Murawski, czy oczywiście jak Jesper Karlström, który już na dobre wrócił do formy i myślę, że to był zawodnik tego spotkania, nie licząc Isaka. Bardzo dobrze się spisywał na swojej pozycji. Karlström jak zwykle dowodził no całym Lechem Poznań właściwie. To był mózg Lecha Poznań w tym spotkaniu, jak i ogólnie w ostatnich meczach robi to Szwed, zwany przez kibiców Lecha szefem. No to tak już wracając, no to Kwekweskibi dał asystę, prawdopodobnie asystę roku kalendarzowego, bo asystę sezonu to jeszcze zobaczymy, kto, bo jeszcze wiele meczów do końca i może będzie ktoś, kto go przebije, ale naprawdę bramka bardzo, bardzo ładna, świetne podanie do Weldę, piłka idealnie odkręcająca się od bramki, Bobek przez to został zmylony, no i też Weldę miał prostą drogę do strzelenia swojej 4. bramki w tym sezonie. Póki co Weldę, 4 bramki, 4 asysty, jak na skrzydłowego, który w lidze liczb nie robił, bo o tym wiemy, że w zeszłym sezonie głównie robił liczby w pucharach, nie licząc końcówki sezonu, no to całkiem dobrze. Lech w końcu ma dobrych skrzydłowych, bo i Baluła robi liczby, i Weldę robi liczby, i Kotiś robił liczby jeszcze przed kontuzją, zobaczymy, bo niedługo ma wrócić, i niedługo wraca jeszcze długo wyczekiwany Ali Golizadeh. No a co do ŁKS-u jeszcze, no z taką grą to myślę, że to jest już faworyt do spadku i nie będę się chciał, nie chcę się powtarzać co tydzień, jaki ŁKS, no z całym szacunkiem, jest słaby w tych pierwszych miesiącach Ekstraklasy, więc tego nie powiem, ale no żeby tutaj nawet w ŁKS-ie nie pomogła nowa miotła trenerska, ten efekt nowej miotły nie zadziałał, no i po raz kolejny porażka i zobaczymy, kiedy ŁKS się odkuje tak na dobrą sprawę, bo odkuł się w meczu z Jagiellonią. To był dobry mecz wykonania ŁKS-u, ale oprócz niego, no to z Rakowem też wyglądali fajnie, ale od tamtego czasu, no tak już bardzo, bardzo mało tych meczów i bardzo mało symptomów, jakoby ŁKS miał coś w najbliższych meczach prezentować sensownego. Także ja teraz zapytam ciebie, co o tym meczu sądzisz? Generalnie do momentu, w którym Lech strzelił pierwszą bramkę, no to ciężko, żeby powiedzieć, że Lech grał dobre spotkanie, ŁKS w miarę skutecznie się bronił, o ile nie wprowadzał może zbyt wielu ataków, no ale to nie jest nic nowego, jeśli chodzi o ten zespół, to nie wyglądało coś z ich strony jakoś bardzo źle. Trochę mi to osobiście przypominało
coś pomiędzy tym, co grał Lech do ostatniej bramki ze Stalą, a tym, co grał z Puszczą Niepołomice przez większość meczu. Ale na szczęście dla Lecha Pereira wypatrzył Marchwińskiego. Ten ładnie zagrał do Iszaka. No Iszak bardzo mocnym strzałem, ładnym wizualnie, no, umieścił piłkę idealnie w rogu bramki, no, Bobek był tam bez szans. No i doszło do rzadkiej sytuacji, o czym sam pisałem na swoim koncie na Twitterze, bo drugi gol Iszaka, gdzie Welde do niego zagrał. Nie wiem, co w tym momencie robił Marcin Flis, bo wygląda tak, jakby próbował odganiać lowo na drugą stronę. Sam jednocześnie kompletnie zauważałem, że piłka trafia do Iszaka, który był po drugiej stronie, a ten miał właściwie całą bramkę otwartą, no i nie mógł tego zmarnować. To doszło do ciekawej sytuacji, bo to jest pierwszy, niestety, to jest pierwszy dublet Iszaka w Lechu od 2 lat. Przepraszam, od roku i od meczu z Górnikiem wygranym przez Lecha 2 do 1. To oba gole padły z gry, a ostatnio taka sytuacja, że Iszak strzela dublet w Lechu i żadna z tych bramek nie była po rzucie, nie padła po rzucie karnym. No to już miało miejsce dosyć dawno temu, bo wygrana 3-1 ze standardem Liège w Lidze Europy w 5 listopada 2020 roku, jeszcze za Dariusza Żuraja, więc szmat czasu temu. Niestety tego hat-tricka nie udało się zdobyć i wydawało się, że mecz już jest zamknięty, a tak nie do końca było, bo dosyć niespodziewanie ŁKS strzela bramkę Lechowi po raz pierwszy od paru spotkań, bo ostatnie bramki to były dwie w zremisowanym starciu z Jagiellonią Białystok. Przy tej bramce bodajże Milić nie do końca dobrze odbił piłkę, ta trafiła do Juricia, który się obrócił, no i uderzył z parę metrów właściwie na pustą bramkę, tam Mrozek się nie zdążył wrócić, zresztą tak nie miałby praktycznie żadnych szans przy obronie. I dość niespodziewanie ten mecz jeszcze pozostał otwarty. ŁKS próbował niemrawo coś skonstruować, ale właściwie nie było zbyt dużo tych sytuacji. Była chyba tylko jedna taka, gdzie głową przestrzelił któryś z piłkarzy ŁKS-u. No i kunszt Kwiatkowskiego, który w końcu pokazał coś dobrego w tym sezonie. Piękne zagranie do Welde, ten jeszcze dobrze to wykończył z voleja. No i właściwie ta bramka już wszystko zamknęła, bo później już Lech nie doprowadził do sytuacji, że ŁKS mógł w jakikolwiek sposób zagrozić jego bramce. Jest ta ładna seria już meczów z rzędu wygranych przez Lecha, gdzie pada sporo bramek, no bo ostatnio wygrałem, bo 4-1 z Alkowem, 4-1 z Puszczą i 3-1 z ŁKS-em. Nie ma tego uprawnionego hat-tricka Mikael Iszak, ale i tak w Poznaniu mogą być zadowoleni, a ŁKS nie zaprezentował się dobrze po raz kolejny, więc jest ten Stokowiec nie ma udanego debiutu, no ale chyba nikt go nie oczekiwał, patrząc na to, z kim się mierzyli, i widać, jak dużo tu jest pracy i no, że to coraz bardziej wygląda tak, jakby zespół z Łodzi miał powrócić do pierwszej ligi po jednym roku przerwy. Chociaż może jeszcze nie mówmy, że jest to pewne, ale wszystko na to wskazuje. Pierwszy gol Jurycia w sezonie, zdziwiłem się, żeby był to ostatni, bo jakoś przeciwko Lechowi wybitnie słabi napastnicy lubią się przełamywać, chociażby, żeby nie szukać w poprzednich sezonach, to chociażby Zapolnik. Pierwszy gol w Ekstraklasie 4 lat w starciu Lecha z Puszczą. A sam ŁKS, no, pogrąży się w tym ostatnim miejscu. Lech natomiast przy porażce Rakowa oraz Legii skakuje na trzecie miejsce i czeka go bardzo ważny pojedynek z Jagiellonią, który właściwie zapewni jednemu z tych zespołów pozostanie na drugim miejscu, jeszcze przynajmniej przez kolejkę. I zobaczymy, która z zespołu go wygra. Starcie jest we wtorek i zapowiada się bardzo ciekawie. I w końcu jest ten lepszy okres w wykonaniu Lecha, na którym właściwie ciąży tylko ta porażka 0-5 z Pogonią, no ale jest takie powiedzenie, że lepiej przegrać raz wysoko niż kilka razy jedną przed dwiema bramkami. No i trochę w tym prawdy jest, przynajmniej w przypadku Lecha. Warto dodać, że jeżeli Lech wygra to spotkanie, dosyć duży, co prawda musi strzelić dużo bramek, jak Jagiellonii, co jest raczej niemożliwe, ale ma szansę wejść na fotel lidera, bo zrówna się punktami ze Śląskiem Wrocław, jeżeli oczywiście tam to spotkanie wygra.
Zobaczymy, jak będzie. Wspomnieliśmy o Piotrze Stokowcu i myślę, że możemy w tym temacie trochę dłużej zakotwiczyć, ponieważ Piotr Stokowiec zastąpił niedawno Kazimierza Moskala, który jak jeden z wielu trenerów w historii Ekstraklasy został po prostu odstawiony, został zwolniony przez swój klub za to, że zrobił wynik ponad stan i potem nie potrafił składem nie na Ekstraklasę walczyć jak równy z równym z Lechem, z Legią, no nawet może nie z potentatami, ale z zespołami z dołu tabeli. Naprawdę mnie to nie dziwi. Dziwi mnie tylko ta zmiana dla zmiany, która może teoretycznie nie dać nic, bo Stokowca w fachu nie było przez bodajże rok, kiedy został zwolniony z Zagłębia pod koniec poprzedniej rundy zeszłego sezonu, znaczy pierwszej rundy zeszłego sezonu, rundy jesiennej. Więc trochę czasu go nie było i mi się wydaje, że może być bardzo ciężko, żeby on ten zespół tak szybko odmienił i nagle spowodował, że będziemy mówić o tym, iż będzie lepszy Beniaminek, który gra, no lepszy, lepszy Beniaminek, jeżeli chodzi o grę na boisku, nie tylko o punktowanie, a także o grę odpuszczy, chociaż puszcza swoim dobrym stylem. Jakoś na razie pokazuje się w tej Ekstraklasie, przecież tego, jak pokazuje się Ruch, który w tej kolejce nie grał, czy właśnie ŁKS. No więc właśnie, czy twoim zdaniem Piotr Stokowiec może coś z ŁKS-em osiągnąć? Co ŁKS może osiągnąć właśnie ze Stokowcem? Na co ten ŁKS może stać z nowym szkoleniowcem? I właśnie, jak oceniasz całą tą roszadę trenerską? Bo była ona dosyć taka nieoczekiwana. No powiem tyle, że na tyle samo co z Moskalem, czyli na rozpoczniętą walkę o utrzymanie, która prawdopodobnie zakończy się porażką gdzieś w okolicach końcówki kwietnia, czy jeszcze wcześniej. I nie zgodzę się trochę z tym, że to rozstanie było trochę niespodziewane, no bo włodarze ŁKS-u powiedzmy, że nie są najlepszymi, jakich ten klub mógłby mieć, więc wyrzucenie trenera, który de facto zapewnił awans niespodziewany do tej klasy po efektach, jakie można było się spodziewać, gdzie ŁKS nie zrobił zbyt mocnych transferów, bo na papierze tylko Ramirez czy Flis się broni, reszta de facto mniej lub bardziej, ale nie. No to było to decyzja kompletnie zasłużona. Ale Stokowiec jest trochę, moim zdaniem, trochę wzięcie trenera z uznanym nazwiskiem, który jednak jest po dużych przejściach, no bo jak się zakończył jego pobyt w Lechii, później w Zagłębie, no to jego słynne teksty o tym, o udaniu się w wulgarny sposób ujęte do niepołomic, pokazują, no, że jest już to trener będący trochę po drugiej stronie rzeki, który jest ewidentnie za słaby na Ekstraklasę i nie wydaje mi się, żeby z kolei Bryslu z Zagłębiem miałby sobie poradzić z jeszcze słabszym zespołem, który ma jeden z najgorszych kadr w lidze i strzela wybitnie mało bramek i straci ich bardzo dużo. Ale trzeba być jednak uczciwym, że nawet moim zdaniem Moskal tego by nie naprawił i zdziwiłbym się naprawdę, gdyby ŁKS nie spadł, a sam wybór Stokowca dla mnie jest dosyć słaby, bo to jest tylko znane nazwisko, a nie będzie gwarantował niczego więcej. Już mogli zostawić tego Moskala, ale powtórzę się po raz kolejny, niezależnie od tego, jaki trener by nie objął ŁKS-u, nie widzę aktualnie możliwości, żeby ten zespół się utrzymał. Jakby kończyli chociażby tą rundę powyżej strefy spadkowej, no to byłoby to ogromne zaskoczenie, a tych kolejek niby trochę zostało, ale wydaje mi się jednak to mało prawdopodobne. No i Piotr Stokowiec, który jeszcze w listopadzie zeszłego roku prowadził Zagłębie Lubin, to my teraz pokazuje, teraz to może mówić, że zajmiemy się Zagłębiem Lubin i tak będzie mecz w Białymstoku, właśnie Jagiellonia kontra Zagłębie Lubin. Pokaz siły gospodarzy, którzy wypunktowali wszystkie słabsze miejsca, wszystkie słabsze momenty wykorzystali Zagłębia, które no, szczerze w tym meczu nie grało w ogóle. Może na początku drugiej połowy, kiedy zostały przeprowadzone zmiany, ale to i tak już było dawno, dawno po wszystkim. Jagiellonia, która czuje się, wszyscy zawodnicy Jagiellonii czują się w sumie jak ryby w wodzie w ostatnim czasie i nawet kontuzja Jesusa i Maza nie przeszkadza im w tym, żeby punktować. Nawet Mateusz Skrzypczak, który wielokrotnie był jednym z gorszych piłkarzy na boisku w zeszłym sezonie, był zawodnikiem, którym zastanawiano się, czy to jest zawodnik w ogóle na Ekstraklasę. Już wiadomo było o tym, kiedy grał w Lechu. Teraz w Jagiellonii też pokazywał się dosyć średnio. Teraz właśnie
w pierwszym składzie wychodzi i strzela bramkę. Prezentuje się bardzo solidnie, wygląda bardzo dobrze w defensywie. No, co można powiedzieć o tym spotkaniu jeszcze szerzej, no to to, że bardzo fajnie też prezentuje się Christopher Hansen, który w ostatnim spotkaniu strzelił 2 gole, teraz dostał co prawda dostał rolę zmiennika w tym spotkaniu, o dziwo, chociaż też ciężko wygryźć na stałe Dominika Marczuka bądź Javiego Naranjo. Za niego wszedł Jarosław Kubicki, który też prezentował się całkiem dobrze, a jak wiemy w ostatnich miesiącach nie był to zawodnik, który no, dorównywał temu poziomowi, który prezentował w spotkaniu z Zagłębiem, swoim byłym klubem notabene. No ale mimo wszystko Hansen wchodzi i mógł mieć też bardzo ładną asystę po ruletce, gdyby Tomasz Kupisz oddał strzał. Wracający też po kadrze Bartłomiej Wdowik na 3-0 strzelił bramkę bezpośrednio rzutu rożnego. 5 bramek, 2 asysty w lidze jako lewy obrońca. No jak patrząc na to, że Kun, że Patryk Kun obecnie jest w dołku jak i cała Legia, to może i Bartłomiej Wdowik jest obecnie najlepszym lewym obrońcą w lidze, będącym Polakiem, może nawet ogólnie licząc wszystkie narodowości, więc no to myślę, że bardzo może się wkrótce w kadrze przydać, jak zrobił tak ogromny progres w przeciągu paru miesięcy, zresztą jak pisałem też na omach naszego bloga. To nie jest zawodnik, moim zdaniem, który w tej chwili będzie gwiazdą reprezentacji Polski, ale kto wie, może przy kontuzjach właśnie Tymoteusza Puchacza czy też Arkadiusza Recy, który kontuzjowany jest bardzo często, nie ma co mówić, że nie, lub ewentualnym braku dyspozycji Przemysława Frankowskiego, chociaż nawet jak Frankowski będzie zdrowy, to Dowik może być jego numerem jeden, jeżeli chodzi o zmiennika dla gracza francuskiego Lens. No ale wracając do Ekstraklasy, czyli do tego, co najlepsze, to spotkanie po prostu meczycho przez duże M. Jagiellonia potwierdziła swoje aspiracje w tym sezonie do bycia czołowym zespołem w kraju. Kto wie, może nawet powalczą o mistrzostwo, chociaż no do tego jeszcze dużo czasu i można tylko na razie tak gdybać i gdybać, ale no co by nie mówić, przeciwieństwie do Lecha pokazali siłę, pokazali po prostu to, że są w tej chwili jednym z lepszych zespołów w kraju, lepiej zespołem, który jest w jednej z lepszych form, jeżeli chodzi o tym, o to, jak prezentują się formy innych zespołów. I myślę, że we wtorek Lech z Jagiellonią może mieć bardzo, bardzo trudno i to nie jest raczej nic odkrywczego. Nawet bym się przychylił ku predykcji, że Jagiellonia tamto spotkanie wygra dosyć łatwo. Wtorek wszystko nam pokaże, jak będzie w rzeczywistości, więc ja oddaję tobie głos. Co sądzisz na temat meczu Zagłębia z Jagiellonią? No tak jak mówiłeś, właściwie Zagłębie było tylko tłem do zespołu z Białegostoku, gdzie tak naprawdę po pierwszej połowie już było wszystko rozstrzygnięte, bo 2-0 przy tak tragicznej grze Zagłębia, które łącznie oddało 2 i to niecenne strzały w pierwszej połowie, to był wynik absolutnie zasłużony, który raczej nie zwiastował, że zespół z Dolnego Śląska mógłby się po tym podnieść. No i właściwie to nie nastąpiło. Dwie zmiany poczynione w przerwie, gdzie weszli Poletanowicz i Pienko, no to za wiele nie zmieniły, może krótkotrwale, bo dało jakąś sygnał, że jeszcze w Zagłębie będzie w stanie może strzelić chociaż jedną bramkę. No to względnie szybko zostało to ukrócone i bramka na 3-0, która właściwie już de facto no, kompletnie zamknęła to spotkanie. Autorstwa Wdowika, no bezpośrednia wkrętka z rzutu różnego, coś co się nie zdarza często ogólnie w piłce, w Ekstraklasie tym bardziej. No, ten zawodnik, podkreślę, jest chyba jednym z największych zaskoczeń tego sezonu, że Wdowik, który raczej był takim przeciętniakiem, potrafi grać tak dobrze, mieć tak wybitne, stałe fragmenty gry. A Jagiellonia wysyła mocny sygnał Lechowi, z którym, jak już mówiliśmy, będzie się mierzyć w ten wtorek, za 2 dni, że nie, tym razem nie przyjedzie na Bułgarską po porażkę po łatwym dla Lecha meczu, bo tak się to w ostatnim czasie kończyło, a może być to pierwszy przypadek od dłuższego czasu, że Jagiellonia na stadionie Lecha pokusi się o zwycięstwo.
No i jeżeli chodzi o to spotkanie, to było na tyle. My przechodzimy już do kolejnego meczu. Święta Wojna, mecz o godzinie 12:30, rozgrywany w niedzielę. Jeden z dwóch dzisiaj, kiedy my to nagrywamy, rozegranych mecz Radomiaka Radom z Koroną Kielce. Tak jak wspomniałem, Święta Wojna, mecz pod dużym napięciem kibicowskim. Rozegrany po raz kolejny w Ekstraklasie, od kiedy oba zespoły są. Trzeci mecz. I pierwszy raz, kiedy Radomiak z Koroną nie przegrywa, ale też to był mecz, który nie przyniósł aż tak dużych emocji, takich jak przyniósł nam mecz ostatnio w Kielcach w zeszłej rundzie, zeszłego sezonu. No mecz sam w sobie nie był jakiś tragiczny. Pierwsza połowa nie najlepsza, Korona chciała grać piłkę, Radomiak średnio, ale tworzył sobie też swoje sytuacje. Akcje w jedną i w drugą stronę, chociaż też bez większych konkretów. Jedyna ciekawa to chyba sytuacja Martina Remakla, kiedy już piłka przyleciała obok Alberta Posiadały po jego strzale, ale idealnie zablokował ten, wybił ten strzał właściwie z linii Luizao. Ogólnie, jeżeli patrzyłem sobie na opinie kibiców Radomiaka i Korony po pierwszej połowie tego spotkania, to bardzo dużo kibiców Radomiaka mówiło, że Luizao był w pierwszej połowie najlepszym zawodnikiem swojego zespołu, co też według zdania kibiców Radomiaka nie było najlepszym jakby opisaniem meczu Radomiaka, bo skoro, czy opisaniem, no opisywali go tak jak w sumie było, no bo Luizao był najlepszym zawodnikiem Radomiaku na boisku w pierwszej połowie, ale też według nich to nie świadczyło dobrze o meczu Radomiaka, skoro najlepszym w nim jest środkowy obrońca. Jeszcze dodatkowo grający tam środkowy, jak, bo Luizao środkiem pomocnikiem, dobrze o tym wszyscy wiemy. No to w drugiej połowie trochę ta gra się, można powiedzieć, że nie rozkręciła się zbytnio, ale też nie wyglądała tak słabo. No trochę gorzej niż w pierwszej połowie, chociaż tutaj padły bramki. Najpierw bramkę strzelił Radomiak, później odpowiedziała Korona. W dosyć krótkim odstępie czasu od jedna i druga bramka padły. Fenomenalne podanie Rafała Wolskiego do Franka Kazdaniety. On, Kolumbijczyk, który często zawodzi ostatnio kibiców Radomiaka, jak i kibiców ogólnie Ekstraklasy, przyjął piłkę, wymanewrował obrońcę Korony już w polu karnym i tylko wystarczyło pokonać Xaviera Dziekońskiego. A chwilę później Ronaldo de Aconu. Trochę podobna sytuacja do tego, jaka była w meczu ŁKS-u z Lechem, czyli nieprzykryta przestrzeń przed szesnastką. Tam de Aconu dostał piłkę, bo nawet był chyba z kraju pola karnego i zmieścił ją w bramce. No i tak już się właściwie skończyło. Radomiak próbował kontrować często jeszcze w końcówce, ale było też dużo nieudolności w prowadzeniu tych kontrataków. Między innymi Leonardo Rocha trochę potykał się o własne nogi, ale było tego też trochę mało. Ogólnie, jak miałbym podsumować ten mecz tak bardzo ogólnikowo, nie był to najgorszy mecz, ale nie był też on najlepszy w tej kolejce. Bez fajerwerków, mimo że na trybunach miały być fajerwerki, to były, na boisku też miały być. Nie było ani ostrej gry, ani ciekawego meczu, tak na dobrą sprawę. No, co by nie mówić, może nie, że lekki zawód, bo to też nie tak, że wszystkie mecze w kolejce będą dobre. Ale spodziewałem się czegoś więcej po tym spotkaniu. A czy ty się spodziewałeś, zwyczajny, jak oceniasz to spotkanie swoim okiem? Powiedziałeś, że to nie był to ostry mecz. Właściwie tak, poza początkiem, bo te pierwsze 20 minut to z obu stron właściwie było dużo fauli, kilka żółtych kartek. Przede wszystkim to był mecz dosyć wyrównany. Było sporo sytuacji, w których zwłaszcza Radomiak mógł strzelić bramkę, czy chociaż zrobić z tego jakąś groźną sytuację, ale no, bardzo dużo kontr, jakie wypracował Radomiak, po prostu psuł, albo tracąc piłkę, albo szukając faulu, czy względnie oddając niecelne uderzenia. Ale to Korona miała lepsze sytuacje, no chyba taka najlepsza, no to setka Remakla, który uderzył w bok bramki, tam Dziekoński nie miałby nic do powiedzenia, ale że nie Dziekoński, tylko Posiadała nie miałby nic do powiedzenia, ale świetnie Luizao zachował się na linii i wybił tą piłkę. To była chyba tak naprawdę do momentu strzelenia bramki w drugiej połowie przez Radomiak najlepsza sytuacja którejkolwiek z drużyn. Druga połowa wyglądała dosyć podobnie, ale to nie Korona, a Radomiak strzelił pierwszą bramkę. Ładne podanie Wolskiego do Kastaniety, który w końcu strzela tą ubrojoną pierwszą bramkę w Radomiaku, w której długo nie mógł ustrzelić, ale Korona szybko wyrównała, również pierwszego w sezonie Ronaldo de Aconu.
I właściwie już reszta meczu przebiegła bardzo podobnie do jego pozostałej części. Właściwie żaden zespół już nie był później bardzo blisko strzelenia gola na wagę zwycięstwa. Pod względem emocji nie było to już najgorsze spotkanie, bo jednak tych sytuacji trochę było, ale czysto pod względem kunsztu piłkarskiego no to nie było dobre spotkanie, bo jednak sporo niechlujstwa, sporo sytuacji, które można było zakończyć lepiej, które nawet nie kończyły się gorszymi sytuacjami, a powinny się skończyć. Po prostu spotkanie dosyć przeciętne, ale jednak ta atmosfera derbów trochę dodawała animuszu, ale powinno być to spotkanie znacznie lepsze niż to, które zobaczyliśmy. No i my w tej chwili przenosimy się na Śląsk. Generalnie czeka nas do omówienia kolejny mecz. Mecz Piasta Gliwice z Pogonią Szczecin. I czysto teoretycznie, kiedy się patrzy na te dwie nazwy, można było pomyśleć sobie, że to będzie dosyć ciekawy mecz. I jak na rozpoczęcie kolejki po takiej długiej przerwie, Ekstraklasa zaserwowała nam coś ciekawego. Zaproponowała nam ciekawą, jakby to ciekawy mecz, który rozkręci tą kolejkę na dobre. No a co by nie mówić, patrząc na te wszystkie poprzednie sześć spotkań, które zostały rozegrane, to było najgorsze spotkanie, jakie chyba zobaczyłem, bo tu nie było ani momentu, kiedy była gra dynamiczniejsza, oprócz może ostatnich dwóch doliczonych minut do podstawowego czasu gry w drugiej połowie, bo tam sytuacji było więcej niż chyba przez cały mecz. Nel do rzeczy słabo wyglądała Pogoń, wyglądał ogólnie ten mecz. Pogoń, tak jak mówiłem, zacięta, tak no, zaciął się ten zegar, czy ten, który dobrze chodził, tak to można w sumie powiedzieć, ten mechanizm właściwie, bo to już nie było tyle automatyzmu, nie było takiej dominacji Pogoni. Były momenty, które były lepsze, były momenty, które były gorsze, dużo więcej tych gorszych, bo Frederik Ulvestad, czyli motor napędowy z ostatnich spotkań, no zaciął się kompletnie w tym meczu, nie był widoczny, bardzo mało było go pod grą, nie dawał tego, co dało w poprzednich spotkaniach, no i to też mogło wpłynąć na grę Pogoni, która wyglądała znacznie gorzej, chociaż w pierwszej połowie wyglądało to średnio, w drugiej połowie już delikatnie lepiej, ale generalnie na przestrzeni całego meczu to Piast był zespołem, który prezentował się lepiej. Świetnie w środku pola współpracowali po raz kolejny reprezentant Polski, świeżo upieczony Patryk Dziczek, jak i Grzegorz Tomasiewicz. Jeden asekurował drugiego, czyli Tomasiewicz, częściej ingerował w akcje ofensywne, wchodził, wypełniał te puste przestrzenie w miejscach, kiedy był potrzebny, jako ten box to box, jako ta nowoczesna, czy nowoczesna, no po prostu mobilna ósemka w zespole Piasta. No, brakowało generalnie kreatywności, ale jak już do sytuacji Piast dochodził, brakowało też decyzyjności, skuteczności czasem też. No, generalnie, jeżeli chodzi o ogólne podsumowanie tego spotkania, to nie był mecz, który zaparł dech w piersiach nam do teraz, więc nie będę może już nic więcej o nim jakiegoś szczegółowego mówił. Po prostu bardzo słaby mecz dla mnie. Zawiodłem się też, widząc te dwie marki, jakimi są Piast i Pogoń, spodziewałem się czegoś więcej. Ja z ostatnich spotkań dobre recenzje zbierał, dobre wyniki też notował. No Pogoń, wiadomo, no jak się strzela przez bodajże 3 mecze ponad 10 bramek, czyli więcej niż na przykład w 4 meczach raz z rzędu. Pogoń w tym sezonie zdobyła 0 bramek, co brzmi teraz absurdalnie, ale tak było. Pogoń miała serię 4 meczów bez strzelonej bramki i bez jakiegokolwiek punktu. No teraz punkt jest tylko jeden, bramek strzelonych 0. W końcu ktoś Pogoń zdetronizował i zobaczymy, jak to będzie szło dalej. Bo na pewno tym meczem Pogoń pokazuje, że da się ją jakoś wyeliminować jej atuty przede wszystkim, jakimi właśnie był Frederik Ulvestad w ostatnich meczach, też Wahan Bichachcian, Aleksander Gorgun, którego w następnej kolejce nie zobaczymy przez kartki, przecież Kamil Grosicki, który na tych czterech zawodników wygląda, myślę, że gorzej. Ale też jest zawodnikiem, na którego warto zwrócić uwagę w Pogoni, to oczywista sprawa. Piłkarz całego poprzedniego sezonu, najlepszy, wybrany przez wszystkich zawodników w stawce, przez wszystkich kapitanów. No, to jest dumny tytuł, ale na razie tego Grosicki nie pokazywał, chociaż w ostatnich meczach trochę się odblokował. Wracając, jak ocenisz spotkanie Piasta z Pogonią? W każdej kolejce musi się zdarzyć taki mecz, który no, jest bardzo słaby do oglądania. I o ile ten mecz to nie był może taki, powiedzmy sobie, przysłowiowy paździerz, no to był to zdecydowanie najgorszy mecz i
No myślę, że tego nikt nie będzie wracał raczej pamięcią, bo tu tak, może być, że były takie trochę piłkarskie szachy. Bardzo taktyczny mecz, w którym jedna i druga strona trochę jakby się bała wyjść trochę bardziej ofensywnie. Przepraszam, zwłaszcza było tu widać, jeśli chodzi o pogoń. Bardzo mało strzałów, bodajże dwa czy trzy strzały celne, sumując wyniki obu drużyn. Trochę lepszy Piast, ale nie miał tych sytuacji jednak bardzo, bardzo wiele. A jak już jakieś miał, to ich nie wykorzystywał. Pogoń nawet bez chyba żadnej dobrej sytuacji w tym spotkaniu. No i mecz się zakończył wynikiem, jaki Piast najbardziej lubi w tym sezonie. 8 remis, no to jest też niebywała statystyka, tylko 2 zwycięstwa, 2 porażki i aż 8 remisów. Więc jest to jak najbardziej typowy dla Piasta rezultat, a Pogoń pokazała, że nie jest wcale tak w wysokiej formie, jak wielu sądziło. Jak była taka sinusoida od 3 porażek, czy nawet 4 z rzędu, do wielu dobrych wyników, tak jak rozbicie Krakowi 5-1 czy Lecha 5-0, no to teraz jakby te wyniki sumować i wyszedł niejaki remis 0-0 i Piast pokazuje, że no Piast nie, że Pogoń nie jest wcale aż taka mocna, jak się wydawało. Jednak to była chyba chwilowa taki wystrzał formy, że aż tak im dobrze szło. I o wiele wątpię, żeby wrócili do tak fatalnego punktowania. To nie jest to zespół, który aktualnie miałby walczyć o, no to, o to, co jest marzeniem wielkich, czyli Mistrzostwo Polski, bo aktualnie ta 7. pozycja, jaką zajmuje zespół ze Szczecina, jest chyba najbardziej adekwatna. I w tej chwili dobrnęliśmy do końca całych nagrywek, całego podcastu, całego podsumowania tej 12. kolejki Ekstraklasy po powrocie z przerwy na kadrę. No, w tej chwili miał być jeszcze mecz Widzewa z Ruchem Chorzów, ale jak wiemy, on się nie odbył, został przełożony. I my czekamy na dokładny termin, jaki będzie, jakim ten mecz zostanie rozegrany, żeby go zobaczyć, bo się zapowiadał bardzo ciekawie. No, ale. Już do rzeczy, jesteśmy po wszystkich nagrywkach. Ja się nazywam Wawrzyn. Dziękuję Wam za to, że byliście tutaj dzisiaj z nami. Przepraszam też za ewentualnie mój głos w niektórych momentach. Nieoczekiwanie jakiś ból gardła się wkradł i momentami może być słychać mnie trochę mniej wyraźnie, ale przepraszam za to. Następnym razem postaram się wyeliminować tą chorobę na nagrywki. Ze mną był też zwyczajny kibic. Dziękuję Ci za to, że dzisiaj się pojawiłeś i ze mną podsumowałeś tą kolejkę PKM Polskiej Ekstraklasy. Dziękuję Ci zwyczajny jeszcze raz. Cześć, do zobaczenia. Ja też się z Wami pożegnam i trzymajcie się następnego razu. Dziękuję za wszystkie przesłuchania. Trzymajcie się i cześć.